Cały kościół można porównać do budynku, który ma trzy poziomy: piwnicę, parter i piętro. Na parterze mieszkamy my, to znaczy kościół pielgrzymujący, ci, którzy są na ziemi. No parter jest, tak można powiedzieć obrazowo, na poziomie ziemi. I my właśnie jesteśmy w tej przestrzeni kościoła. Na piętrze wyżej są ci, którzy już są w niebie, zbawieni. Oni mają piękniejsze widoki na okolice, cieszą się większą chwałą, można powiedzieć, są wyżej, na wysokościach są bliżej Pana Boga. Czyli druga część kościoła, kościół zbawionych, kościół uwielbiony, ale jest jeszcze ta piwnica, chłodna, zimna, ponura, może ciemna. I tam są ci, którzy są w czyśćcu za swoje grzechy, winy, w takich może niemiłych warunkach odbywają pokutę. Ale my wszyscy jesteśmy przeznaczeni, aby być na tym pierwszym piętrze. I to jest pełnia Kościoła. Kościół to nie tylko papież, biskupi, księża i siostry zakonne, czy wierni świeccy, którzy uczęszczają na przykład na mszę świętą. Kościół jest pełnią składającą się z trzech wymiarów. Głową Kościoła jest Chrystus, a duszą jest Duch Święty. Wczoraj nasze spojrzenia kierowaliśmy właśnie tam wysoko, w stronę nieba. Dzisiaj patrzymy na zmarłych, którzy są w czyśćcu. Każdy człowiek musi przejść przez bramę śmierci, czy tego chce, czy nie. Sam Chrystus umarł, aby nas bezpiecznie przeprowadzić przez ten tajemniczy i niepewny szlak. W Ewangelii usłyszeliśmy: było już około godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Chrystus doświadczył śmierci. Jego dusza oddzieliła się od ciała. Jak słyszeliśmy w tym fragmencie Ewangelii, ciało Chrystusa zostało owinięte w płótno, całun, i złożone w grobie. A co się stało z Chrystusa duszą? W wyznaniu wiary wypowiadamy następujące słowa. Umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Chrystus wstąpił do piekieł. Niektórzy pytają, co to znaczy, że Chrystus wstąpił do piekieł? Czy poszedł tam, gdzie są potępieni, gdzie jest szatan, diabły? Czy Chrystus tam był? Czy o to, o te piekła chodzi? No proszę zwrócić uwagę na pewną grę słów. Tu nie jest napisane, wstąpił do piekła, ale do piekieł. Drobna różnica. W katechizmie Kościoła katolickiego jest napisane, że Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus wstąpił tam jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom. Krainę zmarłych, do której wstąpił Chrystus po śmierci, Pismo Święte nazywa piekłem, Szeolem lub Hadesem. Jezus Chrystus, wstępując do piekieł, wyzwolił dusze sprawiedliwych, które oczekiwały swego wyzwoliciela. Jezus nie wstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, którzy go poprzedzili,
otworzył on bramy nieba sprawiedliwym, którzy umarli przed nim. Zatem to słowo piekieł oznacza jakby pewną przestrzeń, w której przebywali sprawiedliwi, oczekujący zbawienia, Zbawiciela i ponownego wejścia do nieba. Jest to ta przestrzeń, którą możemy dzisiaj utożsamić z czyśćcem. Jezus swoim przykładem pokazał ścieżkę zmarłym. W czytaniu usłyszeliśmy: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Bardzo obrazowo wstąpienie Chrystusa do otchłani przedstawia starożytna homilia na Wielką Sobotę. Wielką Sobotę przeżywamy zadumę tego, że Chrystus jest w grobie, a Jego dusza właśnie przebywa w otchłani. Ale co tam się dzieje? I w tej starożytnej homilii jest napisane: Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka cisza i pustka. Cisza wielka, bo nasz Król spoczął w śmierci. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo w ludzkim ciele zasnął Bóg snem śmierci, a wzbudził tych, którzy w Nim zasnęli. On, Bóg, a przecież także i z rodu Adama, udał się tam na poszukiwanie naszego praojca, zagubionego jak zbłąkana owca. Pragnął bowiem nawiedzić pozostających w cieniu śmierci i wyzwolić Adama i towarzyszącą mu Ewę. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do tych, którzy tam byli: Pokój mój z wami wszystkimi! I odrzekł Chrystus Adamowi: I z duchem twoim! A pochwyciwszy go za rękę, podniósł, mówiąc: Zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy mają być twoimi. I moją władzą rozkazuję wszystkim spętanym: wyjdźcie. Tobie, Adamie, rozkazuję: zbudź się, który śpisz. Nie po to cię bowiem stworzyłem, abyś pozostał spętany w otchłani. Dla ciebie ja, który zasiadam na niebiosach, przyszedłem na ziemię i stąpiłem w jej głębiny. Powstań, pójdźmy stąd. Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi. Ja zaś prowadzę ciebie już nie do raju, ale do siedzib niebiańskich. Gotowe już są niebiańskie siedziby. W pogotowiu czekają słudzy. Już wzniesiona jest świątynia, jej wnętrze przyozdobione i zastawione. Wszystkie skarby dóbr wiekuistych tam pokazane, a Królestwo Niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte. Chrystus przyszedł tam do otchłani w konkretnym celu, aby tych świętych, sprawiedliwych, oczekujących wyprowadzić i wprowadzić do nieba. Zatem w przypadku słowa piekła, w tym przypadku słowa piekła z wyznania wiary nie oznaczają miejsca dusz potępionych, lecz miejsce, gdzie przebywały dusze sprawiedliwych, oczekujących na zbawienie. Być może ta nazwa piekła kojarzona była z mękami palącego ognia, których doświadczali pokutujący. Święta siostra Faustyna, która też miała wizję dusz czyśćcowych, w dzienniczku tak opisała pewną historię. W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed 2 miesiącami.
ujrzałam ją w strasznym stanie, cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótką chwilę i znikła. Dreszcz przeszył moją duszę, bo nie wiedząc, gdzie by była, czy w czyśćcu, czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, a ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach. Na twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie i zapytałam, czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? Odpowiedziała mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nic nie pomoże. Zapytałam, a czy modlitwy, które całe zgromadzenie ofiarowało za ciebie, czy też ci nic nie przyniosły pomocy? Odpowiedziała mi, że nic. Modlitwy te poszły na korzyść dusz innych. I odpowiedziałam jej, jeżeli modlitwy moje nic siostrze nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Nie była w płomieniach, jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona. Oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego, że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyśćcu cierpiącymi i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać. Jakże dziwne są wyroki Boże. Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności, która wypływa z wielkanocnego poranka. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, znalazły ciało Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Z martwych wstał. Amen.